To, co chcemy dzisiaj osiągnąć, to ja Wam w skrócie pokażę na naszej aplikacji. To jest tu. Nie wiem, skąd się wziął helikopter, ale jest. Więc generalnie mamy dwa URL-e, sign up. Ja mam jakby czystą aplikację i zrobimy sobie sign upa. Podamy e-mail naszego użytkownika. I będzie tak. Podam hasło. Tutaj wpiszę nie to, co trzeba, żeby było pokazać, że działa. Jest jakaś walidacja, czy confirmation doesn't match password, czyli coś tam robi. OK, jakby zostaliśmy zapisani do systemu. Odpalę konsolę, żeby Wam pokazać, że faktycznie tu jesteśmy. Tutaj, de facto w tym miejscu, mamy post sign up na registration controller create. Przekazujemy e-mail, przekazujemy parametr password i password confirmation. Widzicie, że rejsy są na tyle sprytne, że nawet nam nie logują tego hasła, które wpisaliśmy. To jest na takim niskim low-levelowym poziomie. To jest podpięte do logera, paramsy są logowane, ale można rejsom powiedzieć, nie loguj mi paramsów, które mają w nazwie password, albo mają w nazwie coś innego. I wtedy będziemy mieli taki napis filtered. I niżej widać, że ten użytkownik został tam stworzony. Dobrze. Logowanie będzie polegało standardowo, podajemy hasło, e-mail i hasło. O. Po zalogowaniu dopiero uruchamia się nam nasza aplikacja, albo i nie. Już coś powinno uruchomić. Aha, znaczy nie wiem, na jakim poziomie jest wasz web development. Może to będzie banalne, co teraz robię, ale ja używam tego narzędzia deweloperskiego od Google'a. Jak sobie klikniemy View Developer, to tutaj mamy Developer Tools, mamy View Source, JavaScript Console. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna, to polecam i właśnie to jest to nasze developer tools. Można albo dojść tutaj przez widok, albo przez ten shortcut. OK, pokazało się. I tutaj nam w konsoli pokazuje wszystkie requesty, które się dzieją, błędy w JavaScriptie. Tutaj mamy taką zakładkę Networks. Więc generalnie jak sobie odświeżę, to widać, co się dzieje. I to jest taki najłatwiejszy sposób do debugingu. Teraz tutaj widzimy po prostu, że mam nieprawidłowy host wpisany, czyli gdzieś tam w tej mojej aplikacji jest host zhardkodowany na localhost 3000, ja odpalam go na 3001. Teraz sprawdzimy, gdzie to jest. Słucham? End file. Czyli musi być restart, tak? Czy nie musi być? Tak, musi być. To wyłączymy. Póki jeszcze nie jesteśmy zarejestrowani, to poprzednio mieliśmy ten dostęp do API DIX. Już? O. Ja akurat nie mam żadnych tych digów. Niestety nadal jest ID. Dobra, coś tam jest, coś się robi. Jakby aplikacja uruchamia nam się w momencie, kiedy zostaliśmy zautentykowani
do systemu. Po sign aucie wracamy tutaj. Taką małą, drobną rzecz, którą zrobiłem też. Założyłem sobie, że do tego naszego API, z którego korzysta aplikacja w Angularze, nie mogę się dostać z zewnątrz, jeżeli nie jestem zalogowany. Czyli nikt niepowołany, niezautentykowany do naszego systemu się nie dostanie. I może pokrótce, jak to działa, co się dzieje, jak klikamy ten sign in i dlaczego. Trzeba zrozumieć pewną rzecz, że mam jakby dwie aplikacje w sobie. Jedna to jest ta aplikacja w Angularze, tam gdzie tworzymy sobie te wykopy. Druga to jest aplikacja, która dostarczy nam dane. I to jest aplikacja w Rails'ach. I teraz HTTP działa w ten sposób, że do każdego requestu jest dorzucane ciacho i to ciasteczko jest dekodowane po stronie serwera i ustawiane z powrotem po stronie przeglądarki. To można sobie zobaczyć w resources zakładce. Tutaj mamy cookies. I jest jakiś tam cookies ustawiony. Ciasteczko wędruje między serwerem a przeglądarką i na tej podstawie serwer dekoduje sobie informacje zapisane w tym ciasteczku. Tutaj jest taki value dziwny. On jest po prostu zdekodowany i tylko nasza aplikacja wie, jak rozkodować to ciasteczko. I ono jest ustawiane po stronie przeglądarki. Przeglądarka z każdym requestem wysyła ciasteczko. Serwer je sobie dekoduje i coś tam sobie zapisuje. No i tutaj dochodzimy do punktu, w którym każdy powinien sobie wysunąć wniosek, że sesja w aplikacji właśnie rejsowych nie jest stała. To jest stateless. Ona tylko istnieje tak naprawdę poprzez to ciasteczko. Jak nie mamy ciasteczka, to nie mamy sesji. Poprzednio była inna wartość, prawda? Chyba tak. Więc jakieś ciacho nam się ustawiło i w środku w tym ciasteczku jest zapisany nasz tak naprawdę user ID. I ono cały czas jest przekazywany do serwera, dlatego jak będąc teraz w przeglądarce odpytam sobie API Dix, to przeglądarka mi wysyła to ciasteczko do serwera i serwer może na tej podstawie zidentyfikować użytkownika. Jeżeli to samo byśmy chcieli zrobić z konsoli, to nie będzie działać. Dobra, to zaczynamy. Okej. To jest nasza czysta aplikacja. Korzystamy z biblioteki bcrypt. To jest generalnie też pierwsze zadanie. I użyjemy tej biblioteki do tego, aby zautentykować naszego usera. Generalnie ta biblioteka załatwia nam całe security. Dzięki niej nasze hasło jest zapisane w bazie danych w bezpieczny sposób. Tak, czytając dokumentację, dowiedziałem się, że potrzebuję w sumie jedno pole, żeby to obsłużyć i tą bibliotekę. A jeżeli ktoś jest mega sprytny, to może użyć metody hasSecurePassword z Railsów wyższych od 3, czyli już w czwórce to działa. I zaimplementowanie takiej mega prostej rejestracji, autentykacji jest bardzo prosty poprzez dodanie do Grandfile właśnie tego naszego bcrypta oraz
użycia tej metody HashSecurePassword. Dobrze. To tak to będzie wyglądać. To już jest gotowe, to nie. Nie mam gdzieś wersji. Tutaj. Okej. Czy wiecie, co robi ten include, czy nie wiecie? W Railsach oprócz klas istnieją moduły i do modułu możemy wyabstrahować pewne metody, pewne klasy. I za pomocą include'a załączamy to, co się znajduje zdefiniowane w tym bekrypcie. Tego bekrypta jeszcze nie mamy. Okay. Jeden, trzy, coś. Nie pamiętam, jaka tam powinna być wersja. Ha. 3.1.19 nawet jest. 3.1.6. Słucham? Bo tak pisali w dokumentacji, od tej działa. Bo to jest jedno z zadań. Znaczy, no to jest generalnie tutaj. Więc lepiej nie. No, 3.1.7 chcą. To jest to, co wspomniałem o tej metodzie HashSecurePassword. Ona nam jakby załatwia. Tak naprawdę można to, co podkreśliłem, to w Railsie nam załatwia tą całą autentykację i jeszcze kilka innych rzeczy. Ja po prostu chcę, żeby to było kompatybilne z tym HashSecure, żeby jakby wyrzucić sobie wtedy ten kawałek kodu, zamienić na HashSecure i wszystko będzie działać. Tu jest dlatego też te pole do trzymania hasła, to będzie się nazywało Password Digest, bo ten HashSecure Password tego wymaga. Musimy zrobić także migrację. Okay.
Dobrze, po prostu dodałem migrację, która tworzy nam ten password digest string. Zmienia nam się schema. No, jak się wyświetli, to wam pokażę. Ok. Bam. Ok. Reloadujemy. No, nawet mam użytkowników. Tak, to jest super twarde hasło nie do złamania. Wejdzie na większości stron internetowych. Nie, nie, na moim mailu jest znacznie trudniejsze. When passing... Aha, nie podałem tutaj e-mail, powinien być. I generalnie pod password digest jest zapisane nasze hasełko, korzystając właśnie z algorytmu biblioteki bcrypt. Dzięki temu, że tutaj w naszym modelu user napisaliśmy setter i getter dla password, to ta biblioteka obsługuje nam tworzenie tego digesta. I teraz ten password digest nie jest zwykłym stringiem z bazy danych, tylko jest obiektem, instancją obiektu klasy password. Jeżeli to jest zainstalowany, no, widać, że tu jest, mamy bcrypt password methods, jest checksum cost i na przykład jest password. Możemy sobie ten sprawdzać. W bardzo sprytny sposób można to robić. Można to robić tak, ponieważ znak równości został w tej bibliotece przealiasowany do funkcji isPassword. Operator równości został zaliasowany. W sensie w C++ to jest przeciążenie, tak jakby operatora. Teraz możemy tutaj sprawdzać w ten sposób. I dla poprawnego. Ok. Dodam jeszcze kilka walidacji niezbędnych naszego passwordu. Mamy walidację password, password confirmation, wymagamy password confirmation presence, password presence, aha. Generalnie syntaks powinien być jasny. Z ciekawostek to jest właśnie ten password confirmation. Te listy są na tyle inteligentne, że jeżeli w walidacjach zdefiniujemy sobie właśnie password i podamy mu to confirmation true, to nam stworzy tego akcesora do password confirmation. Teraz w userze oprócz passwordu mamy też także zmienną password confirmation. Teraz chcąc podać hasło do użytkownika, będziemy musieli także podać ten password confirmation. I tak naprawdę zawsze będziemy już używać jakby pary. Password i password confirmation. Ostatni, to też jak to się wczyta w dokumentację, to sprawdzamy tak naprawdę poprawność
czy to nasze hasło podajemy tylko podczas momentu tworzenia obiektu. Praktycznie tylko podczas tworzenia podajemy hasło raz, a później już nie musimy jakby sprawdzać, czy ono jest podawane. To teraz stworzymy sobie kontroler jakby do tworzenia użytkowników. Ja może jakby w skrócie go tak naprawdę pokażę, bo to nie jest nic trudnego do zrobienia. Kontrolery, które zamierzamy tworzyć z aplikacji, podzielimy na registrations, czyli kontroler odpowiedzialny za rejestrację, tworzenie użytkownika oraz sessions controller odpowiedzialny za tworzenie sesji. I to są kontrolery rejsowe. Kontrolery rejsowe umieszczamy w katalogu controllers. Widoki do tych kontrolerów są w katalogu app, views i nazwa kontrolera. To jest rejsowa konwencja wstawiania widoków. Kontrolery zazwyczaj są w liczbie mnogiej, modele w liczbie pojedynczej, tabele w bazie danych też w liczbie mnogiej. Kontroler registration. Mamy akcję new, czyli to jest to jakby po wyrenderowaniu tutaj. Okay. Ja się wyloguję. Klikamy sobie sign up. To na sign upie zamierzamy pokazać taki widoczek. Dodaliśmy już odpowiednie pola, czyli mamy e-mail, mamy ten password, mamy ten magiczny field password confirmation. Wystarczy, że utworzymy formatkę, czyli zamierzamy wygenerować. Brzydko pokazuję. Taki HTML. Dobrze. Kontrolery jakby są bezpośrednio spięte z widokami, właśnie przez tą konwencję, że kontrolę nazywamy registrations, to wtedy rejsy szukają po nazwie akcji tego kontrolera widoku, który chcą wyrenderować. Czyli mamy kontroler registration, akcję new, to będzie szukał widoku views, registrations, new. Tutaj jest jeszcze taki myk, że nazwaliśmy sobie w routingu nasze ścieżki, że pod sign up, czy tam zarejestruj, ma być przekierowywane do metody registration new i to robimy w routerze. Ja nad routerem nie będę się rozwodził, bo z tego co wiem było na ostatnim zajęciu. Jak mi się załaduje, to wam pokażę. Dobrze. I tutaj mamy sign up na registrations new, sign up z postem, to sama akcja, czyli jak klikamy button submit, to wysyłamy z przeglądarki posta na registrations create. No i w ten sam sposób definiujemy sobie routesy do kontrolera sessions, o którym powiem za chwilę. Co mamy teraz w tym widoku? Używamy tak jak poprzednio przy template'ach angularowych Slima. Oraz tutaj jest troszeczkę wyjątek, bo używamy dość dużo helperów rejsowych. Więc ja nie będę tłumaczył jakby składni Slima, bo wszyscy wiedzą co i jak. Wytłumaczę może o co chodzi z tym z for. Tutaj mamy jakiś add user, sign up path, tu coś tam. Coś tam. Generalnie to add user bierze się stąd, że tak jak mówiłem, rejsy szukają widoku po jakby nazwie metody w danym kontrolerze, czyli registrations controller new. I teraz to, co zdefiniujemy sobie tutaj z małpką,
najprościej mówiąc, pojawi nam się tutaj w widoku. Czyli tak samo jak w Angularze sobie definiowaliśmy scope, kropka, coś tam, to w widoku później do tego coś tam mogliśmy się dostać. Tak samo tutaj dostajemy się do tego naszego usera. I żeby nie musieć pisać form, dla kogo, żeby nie trzeba było całej tej otoczki tutaj, o, tu jest ładnie, żeby nie trzeba było tego pisać form, żeby nie trzeba było pisać tego action, żeby nie trzeba było dodawać, skopować na przykład tych labelek przez user email. I tutaj mamy name, input dla user email z text. To Railsy mają mnóstwo takich helperów, które nam pomogą taką prostą formatkę stworzyć. Form, nazwa jakby obiektu z Active Recordu i URL, na co się stanie po kliknięciu submita. Jakieś pytania? Ok, ja dodam tylko, że to jest jeden ze sposobów. To są jakby podstawowe helpery, które dostarczają nam Railsy. Takie helpery można pisać też samemu. Można wykorzystać już gotowe rozwiązania jak Simple Form albo Formtastic. Okay. Tylko sądząc po naszych zajęciach, nie będziemy się zbytnio skupiać na tworzeniu widoków w Railsach, więc ograniczę się do tego. Dobra. Zrobiliśmy tego sign-upa, czyli po kliknięciu button wchodzimy tutaj do naszej akcji create, users params, params require, wszyscy ten syntaks znają, chcemy wpuścić do user new tylko te parametry z formatki, zapisujemy usera, jeżeli zapisujemy, przekierowujemy go na root URL, z notisem sign up, jeżeli nie, wyświetlamy render. Ok, to teraz drugi kontroler, który dzisiaj chcemy stworzyć, to jest ten sessions controller. Sessions controller będzie odpowiedzialny za zalogowanie, wylogowanie użytkownika. Będzie miał trzy akcje, def, new. Tego być nie musi i Railsy same będą wiedziały, że mają szukać widoku sessions new. Tylko lepiej zostawić to, żeby wiedzieć, że jednak taki widok mamy. To jest jakby takie odwzorowanie 1:1. Tutaj w ogóle jest bardzo prosta formatka. Jest wygenerowany tak naprawdę form z URL-em, na którym się postuje po kliknięciu submit tag. I wysyłamy parametry takie jak e-mail i password. I teraz dobrze. Teraz wyszukujemy użytkownika po e-mailu. I teraz sprawdzamy, jeżeli znaleźliśmy tego użytkownika oraz hasło tego użytkownika jest równe temu przesyłanemu w tej formatce, to wtedy jakby logujemy tego użytkownika do systemu. Czyli zapisujemy current user ID do sesji. I to jest to, co wam próbowałem wytłumaczyć, że to, co tutaj sobie zapiszemy, to jest transferowane w tym ciastku między serwerem a przeglądarką. To tam zakodowane jest. Musicie mi uwierzyć na słowo. Jest. Dobrze. Wylogowanie będzie polegało na niczym innym, jak na usunięciu current user ID z sesji. Wszyscy wiedzą, czemu jest to równa tutaj? Rozumiem, że milczenie oznacza zgodę. Pokazywałem to w konsoli. Tak, to jest ze względu na to, że mamy tutaj tego naszego bcrypta i używając akcesora password dostajemy instancję klasy password new. I on oczywiście ma metodę isPassword, która jest zaliasowana na równa się,
Czyli możemy tutaj zrobić albo równa się, albo is password i będzie na to samo działało. To omówiłem. Teraz jeszcze jedna rzecz. Chcemy pokazywać w naszej aplikacji, czy jesteśmy zalogowani, czy nie jesteśmy zalogowani. Więc ja zmodyfikowałem sobie layout naszej aplikacji. W rejsek jest tak, że mamy główny widok i mamy layout, który jakby wrapuje ten widok. W sensie na stronie internetowej dużo rzeczy będzie nam się powtarzać. Dlatego rejsy wprowadziły layouty. I w tym layoutie zapisujemy to, co się praktycznie powtarza na każdej stronie. Czyli doctype, czyli HTML, czyli head, czyli definicje tam CSS-ów, proste body. W miejscu tego yielda przy renderowaniu danego widoku, czyli jeżeli wchodzimy sobie tutaj, akurat mamy na ten sign up, to rejsy robią tak, że renderują to, widzą tego yielda, wiedzą, że są na sign-upie, która w rootsach była zdefiniowana jako registrations create i registrations, tam było registrations new i to jest na metodę def new i to odpowiada widokowi registrations new, to ono w miejsce tego yielda stawi ten kod. Czyli to znajdzie się tutaj. Teraz po zalogowaniu chcemy, aby użytkownik miał dostęp do naszej aplikacji angularowej. Zatem musimy sobie sprawdzić, czy ten current user, nasz użytkownik, istnieje. Jeżeli jest zalogowany, no to go tutaj wpuszczamy, a jeżeli nie, no to pokazujemy mu sign up. Ten kawałeczek kodu jest potrzebny do wyświetlania tych flash message, które się pokazują tutaj. To są takie krótkie notyfikacje. Podczas redirectów to jest właśnie tutaj używamy notice sign up. To ten kawałeczek kodu jest odpowiedzialny za to, żeby go tutaj wyświetlić. To jest oczywiście brzydkie, nie? Bo tutaj używamy helpera content tag, div, message, coś tam ID. Można by to napisać w Slimie i wyglądałoby troszeczkę ładniej. Okay. Można zauważyć, że current user, czy sign out URL są bez małpki i zadać sobie pytanie, skąd rejsy wiedzą, że ten sign out URL czy current user można użyć w widoku. Generalnie wszystkie te metody definiowane w routes są dostępne w kontrolerach i są dostępne out of the box w widokach. Czyli jak jesteśmy w registration z kontrolę i chcemy przejść na stronę główną, to robimy root URL. Ten sam root URL możemy użyć w naszym widoku. Tak samo jest tutaj na sesji i w ten sam sposób będą działały sign out URL, sign in path, sign up path. Ale current user nie jest dostarczany przez rejsy, tylko przez naszą aplikację. I żeby bezpośrednio jakby używać jakiś metod w widoku, tak, to jest taki syntaks helper method, który tak naprawdę jest metodą klasy z action controller base. Definiując symbol wskazujemy, która to jest metoda i za pomocą takiej składni możemy daną metodę z kontrolera bezpośrednio wywołać w widoku. I to by było w sumie na tyle. Mamy zdefiniowaną metodę current user, czy tak naprawdę sprawdzając
po sesji, po tym current user ID zapisanym w sesji, wyszukujemy naszego użytkownika, używając tej helper method current user w naszym layoutie application, sprawdzamy, czy on istnieje, bo jeżeli ten session current user ID został ustawiony i my go jakby potrafimy znaleźć, no to wejdziemy do tej naszej aplikacji, a jeżeli nie, no to musimy się zalogować. Dodałem jeszcze jedną metodę authorize API, którą jakby wytłumaczyłem już ją na samym początku, pokazując, że chcemy ograniczyć dostęp do naszego API tylko dla użytkowników zalogowanych. Nieważne, czy to kto będzie zalogowany, ale ważne, żeby ktoś był. Czyli jeżeli ktoś jest, czyli ta sesja jest ustawiona, ten użytkownik się znajduje, to go wpuszczamy, w przeciwnym razie renderujemy JSON not authorized access status 403 i tą metodę wywołujemy w before action. Może kilka słów, co to jest ten before action. Wcześniej się to nazywało before filter i nadal jest podwójna nomenklatura. Before filter, before action, tam jest after action, around action. Jakby before action to jest to samo co before filter i to się będzie wykonywało przed każdą akcją danego kontrolera, inaczej mówiąc przed każdym wywołaniem tej metody. Czyli jeżeli wchodzę na indeks, najpierw wywoła mi się to, potem to. Jak wejdę sobie na show, to najpierw to, potem to. Czyli tylko mówimy rejsom, że przed wywołaniem jakiejkolwiek metody z Dix Controller wywołaj metodę authorize API, która jest zdefiniowana w application controllerze. Jeżeli użytkownik jest niezalogowany, to wyślij mi o tym informację. A jeżeli jest, no to nie robi nic tak naprawdę, czyli go przepuszcza dalej. To by było na tyle.